Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś mam dla Was spacer do jednego z najbardziej popularnych miejsc uwielbianych przez Australijczyków. Jak sami się domyślacie, już widzicie, zbliżamy się do centrum handlowego, który nazywa się Westfield Council Centre. Jest to jeden z największych sklepów w zachodniej Australii. Czy wiesz, że Westfield Carousel jest jednym z największych centrów handlowych w Australii i oferujące ponad 300 sklepów i różnych innych atrakcji? Przez tak wiele dostępnych opcjach decyzja, gdzie zrobić zakupy lub co zrobić najpierw w Carousel, może być przytłaczająca. Właśnie mijamy aptekę, oj Boże, aptekę, przepraszam, pocztę, i wchodzimy właśnie jedną ze stron, gdzie wyjść jest tutaj mnóstwo. Jest też oczywiście parking na dachu, więc jest ogrom tego sklepu. Ciężko go po prostu teraz przejść przez kilka godzin. Kochani, to oczywiście zaczynają się wspaniałe jedzonka, czyli sushi różnego rodzaju, oczywiście prowadzone przez Azjatów. Ceny są zróżnicowane, jak sami widzicie. Nie wiem, czy to dobrze widać na tym filmie, czy nie. Zobaczcie, są po 5 dolarów, po 3, po 4. To zależy z czym. Są i wegetariańskie, i z surowym salmonem, są przepyszne. No a teraz przechodzimy do sekcji rybnej. To jest moje ulubione miejsce, gdzie po prostu odwiedzam kilka razy w roku. Przede wszystkim często robię tutaj zakupy na święta Bożego Narodzenia. Są to świeże ryby, świeży seafood. Jak sami możecie zobaczyć, mają naprawdę świeży asortyment. Są kraby, są świeże ryby, jeszcze żywe. Oczywiście różne małże, ślimaki. Co tylko chcecie, ostrygi, wszystko tutaj możecie kupić. No, ceny są też obłędne, 70 dolarów za lobstery, więc no, nie są tanie, ale i to też jest takie ciekawe, że w Australii jest przecież ocean naokoło. Ryb, ocean jest mnóstwo, proszę. Crayfish 99 dolarów, więc do tanich ryby nie należą. Są dość drogie. Co, tak jak mówię, no jest to dziwne ze względu na to, że ryby są po prostu wszemiwobec naokoło Australii. A tutaj są takie odpady, większość Azjatów gotuje sobie zupy rybne z tych odpadów. W tym miejscu oczywiście można kupić całą rybę, na miejscu ci ją obrobią, wyfiletują, pokroją, jak sobie tam uważacie, jeżeli używacie do zup rybnych, czy do innych potraw, jakiegoś do wywarów, też dostaniecie wszystko, co z tej ryby zostanie. W większości ja oczywiście zostawiam, bo ja nie gotuję zup rybnych, ale tak jak mówię, są osoby, które i Azjaci bardzo często gotują. Obok oczywiście mamy też warzywniak, sklep z różnymi artykułami chińskimi, też jest prowadzony przez Azjatów. Są oczywiście chińskie, są japońskie produkty, azjatyckie produkty i też australijskie warzywa. No i tak właśnie wygląda korytarz. O, tutaj mamy panią krawcową, która może nam uszyć suknię ślubną, co też jest fajne, bo ten zawód powoli, tak jakby można powiedzieć, zamyka. Tutaj jest dla palaczy, można kupić sobie papieroski, ale to jest taka kafeteria, która się nazywa Miss Mont, jest bardzo popularna, jest kilka stanowisk tej firmy właśnie w tym obiekcie, w tym centrum handlowym, gdzie oczywiście możemy kupić
przepyszne kanapki oraz wspaniałe ciasta. Oto są nasze napoleonki. Tak wyglądają jak nasze napoleonki. Smaczne są, mają troszeczkę inny smak niż polskie, ale do zjedzenia. No i tutaj się często można zamówić u nich tortę, jeżeli mamy ochotę, mamy jakąś uroczystość rodzinną, czyli z napisem oczywiście, można napisać po polsku na kartce, ja mi taki napis zrobię. Jest to kafeteria, można oczywiście, mają miejsca siedzące, gdzie bardzo chętnie można wypić kawkę, spotkać się z kimś, z koleżanką, ze znajomymi i wypić sobie kawkę w przyjemnej atmosferze i w bardzo fajnym miejscu. I to wszystko znajduje się właśnie w tym centrum handlowym, więc powiem wam szczerze, w Australii bardzo dużo ludzi korzysta z centrum handlowych i spędza bardzo dużo czasu, czasami całe dnie. Powiem wam, co jest tego przyczyną. Jest bardzo dużo też starszych osób, które korzysta, dlatego że jest chłodno. Co chodzi o lato, bo widzicie, tutaj macie miejsca siedzące, typowo mała kawiarenka w miejscu, w centrum handlowym. No i tutaj oczywiście jest bardzo drobnym maczkiem napisane menu, ale co jest ciekawe, do tego miejsca nie można przyjeżdżać z wózkami shoppingowymi. To jest ciekawe, no bo jak chcemy się napić kawy, możemy wziąć sobie oczywiście na wynos, czyli takie take away, ale nie możemy wjechać do środka. Tu oczywiście bardzo duże przeceny na złoto, srebro, 70%. No ceny są tutaj obłędne, 3000, 4, 5, 7 tysięcy dolarów za pierścionki z diamentem. No bardzo drogi produkt. 70% przeceny, no to z takiej kwoty to jeszcze i tak jest duża kwota mimo wszystko, ale mają bardzo często te promocje. Można też kupić tańsze z mniejszymi oczkami. Tak się nazywa ta firma. Jeżeli będziecie kiedyś w Australii lub jesteście, to możecie sobie sami porównać ceny, jak wyglądają na dany dzień. No i oczywiście przechadzamy się dalej, jedziemy w głąb tego shoppingu. Widzicie, po prawej stronie, po lewej stronie jest sklep ANZ, a teraz właśnie przechodzimy, są takie przejście zrobione i to jest przejście do toalety. I patrzcie, jaki to jest długi korytarz, nim się dostaniecie do toalety, co jest ciekawe, bo jest naprawdę schowane w głąb. Nic nie jest związane gdzieś blisko, że otwieracie drzwi, już wchodzicie. Wchodzicie naprawdę w dość głęboki korytarz, żeby się dostać do toalety w sklepie. No i oczywiście przechodzimy się dalej. Idziemy, sprawdzamy, co tutaj możemy zobaczyć. No są przynajróżniejsze tutaj miejsca. Tak naprawdę w tym centrum handlowym można załatwić wszystko. I jest tu też wszystko. To jest bardzo modny sklep, nazywa się Target. Nie jest aż tak drogi. Mają dość przystępne ceny na niektóre produkty. I można tu kupić też tak naprawdę wszystko. Co chodzi o urządzenia domu, gospodarstwa domowego. Są tutaj ciuchy, bielizna, męska, damska, oczywiście dla dzieci, wyposażenie domu, pościele, kołdry. No po prostu sprzęt gospodarstwa domowego, elektronika, zabawki dla dzieci. Czyli w tym sklepie też naprawdę możecie zrobić pełny asortyment, co tylko potrzebujecie. Ja zawsze mówię, że są dwa takie sklepy, jest Target i Kmart. Do Kmarta dzisiaj nie pójdziemy, bo Kmart jest po drugiej stronie tego shoppingu, więc dzisiaj tam nie dojdziemy, ale oczywiście zrobię też taki odcinek, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak wyglądają. W Polsce też są olbrzymie takie shoppingi i takie sklepy. I też są, no, oczywiście zawsze jakieś promocje, tutaj jakieś getry, spodnie,
sportowe, wyjściowe, do pracy, to po prostu jest tego masyw. Naprawdę masyw, ale tak naprawdę jak się przyjrzycie temu wszystkiemu, no to niestety każdy woli. Nie wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli. Oczywiście ten sklep ma dość dobre gatunkowo ciuchy. Te ciuchy nie farbują. Powiem wam, że nie spotkałam się w Australii, żeby jakakolwiek bluzka, czy spodnie, czy cokolwiek z tych sklepów kupywanych coś zafarbowało. Nie, tu nic nie farbuje. Co w Polsce zdarzało mi się niejednokrotnie. No i oczywiście idziemy jeszcze dalej, idziemy do następnego, bardzo troszeczkę droższego sklepu, nazywa się Meijer. W Meijerze już są ceny no dużo, dużo wyższe niż w Targecie lub w Kmarcie. Tu też możecie w tym shoppingu kupić wszystko. Teraz jesteśmy na sekcji męskiej. Z tego co zauważyłam na moim kanale jest dość dużo mężczyzn, którzy oglądają, są zainteresowani moim kanałem. Dziękuję i dziękuję za subskrypcję. Wszystkim moim nowym subskrybentom przybyło ich parę osób. Bardzo się cieszę, że jesteście zainteresowani. A tutaj jest właśnie sekcja męska i teraz też widzicie, są przeceny 30-50%. No ale są to przeceny po zimie. Czyli możecie kupić tutaj właśnie teraz przycenione są swetry, różne bluzy, spodnie z długim rękawem, no bo zaczynają wystawiać już ciuchy letnie. No oczywiście bielizna męska, cena 50-60 dolarów. No byłam lekko przerażona tymi cenami. No i przechodzimy dalej, już będziemy zaraz wychodzić. Przeszłam tylko tą jedną stronę, tak jak mówię, nie miałam tu zbyt dużo czasu dzisiaj, żeby z Państwu nagrać wszystko, ale zrobię taki odcinek tego shoppingu lub innego, który pokaże, odzwierciedli Wam, czy wygląda dokładnie tak samo, jak mamy w Polsce. Jest to bardzo ładne miejsce, bardzo dużo ludzi. No ja oczywiście wybrałam sobotę, tak jak wiecie, pracuję w poniedziałku do piątku, więc w tygodniu nie za bardzo mam czas, ale dzisiaj chciałam Wam właśnie pokazać, jak to wygląda. No i proszę, i w tym tutaj jest znowu Miss Mount. Następne stoisko właśnie to, co żeśmy widzieli poprzednio, tam gdzie można było wjeżdżać z wózkami sklepowymi. Tutaj znowu widzicie sekcja tak jakby na środku tego holu. No i tutaj ludzie sobie właśnie bardzo chętnie piją kawkę. No obejść ten sklep to trzeba naprawdę cały dzień, a żeby zobaczyć cośkolwiek jeszcze w tych sklepach. W momencie, kiedy jesteście zainteresowani, no to oczywiście lecicie dokładnie do celu. Wiecie, osoby, które mieszkają tutaj, wiedzą już mniej więcej, gdzie co się znajduje, więc lecą do celu i nie wchodzą do każdego jednego sklepu. Ja ze względu na to, że chciałam nagrać Wam materiał, więc no fajnie to wygląda. Jest tego naprawdę ogrom. Są tutaj oczywiście też gymy, czyli siłownie. No w tym shoppingu naprawdę załatwicie wszystko. Parking jest tutaj płatny, ale jest taka aplikacja, że jeżeli zarejestrujecie swoje auto na tej aplikacji do tego sklepu, to macie 3 godziny za darmo. Więc wiecie, jest to, jeżeli idziecie do kina, bo jest tam też mieści się kino, bo tu jest fajne miejsce, Kids Zone, to jest dla dzieci. I tutaj był workshop, czyli takie zajęcia robienia sushi dla dzieci. Fajny pomysł. No i idziemy sobie dalej, następna kafeteria. No i oczywiście, co jeszcze? No, kawka oczywiście 4,50 do 7 dolarów, zależy jaka. A tutaj
księgarnia. Jest olbrzymia. Zobaczcie, jak jest w głąb, jeszcze bardzo głęboko, daleko. To są australijskie książki, ale można też różne słowniki w różnych językach znaleźć, nie tylko tak jak w naszej polskiej księgarni. Oczywiście z ciuchami jest tego ogrom. Ciężko czasami. Ceny są też zróżnicowane. Takie pojedyncze butiki, no niestety, są dużo droższe niż w takim sklepie Target czy Kmart. No i przechodzimy teraz powolutku do sekcji, tutaj kafeteria z pączkami, do sekcji lunchowej. Tutaj się zaczyna sekcja, gdzie można zjeść lunch. Jest mnóstwo różnych, przenajróżniejszych potraw. O, tutaj jeszcze jest jakiś sklep z grami. Nie tylko dla dzieci, dla dorosłych również. No i przechodzimy dalej. I zaraz dojdziemy do tego miejsca, o którym mówiłam. Kochani, to miejsce jest miejscem kulinarnym. Naprawdę znajdziecie tu modne restauracje i bary. Red Rooster, bardzo popularne, australijskie. Dla każdego coś miłego. Dla starszych i dla młodszych. Bardzo dużo ludzi. Tak jak widzicie, jest to wielokulturowość, tu naprawdę jest. To jest cały świat. W Australii jest cały świat. Ludzie są przenajróżniejsze z różnych krańców świata. No, Anatolia. No, kiedyś tutaj były właśnie tureckie kebaby robili. Teraz to nie było. Nie jest takie. Tu oczywiście chińskie jedzenie, pierożki, nie pierożki, ośmiorniczki grillowane, zaraz wam pokażę. Gotowe posiłki z ryżem, z mięsem na wynos. To jest bardzo smaczne, to jest typowa taka chińszczyzna, jak ja to mówię. O, widzicie tutaj ich nie pierożki, też są dobre, nie można narzekać. I tutaj widzicie w tych tackach są tak po $10,99. Taką tackę jest to posiłek na jedną osobę. Jest bardzo smaczny. Tu oczywiście następne stanowisko sushi. No sushi jest bardzo popularne w Australii, jest naprawdę wszędzie. Tu jest mandarin duck. Tutaj możecie sobie sami kupić, wybrać co chcecie zjeść. No a tu już bardziej India. Indyjskie jedzenie, więc mówię, dla każdego coś miło, dla każdego smakosza coś znajdziecie. No ale tutaj są oczywiście różne zupy. Są narodowości, które lubią tak jak my zupy, więc jest ich pełno. No ale zaraz zobaczycie, zbliżamy się do najsłynniejszej marki jedzeniowej. Jest tutaj ogrom ludzi, już tego nie nagrywałam. Jest to McDonald's. Do McDonald's zawsze są kolejki. Nie wiem, dlaczego jest taka opcja, taki wachlarz wyboru, ale McDonald's robi swoją robotę. Tu oczywiście znowu mamy chińskie jedzenie na różne na słodko, na słono, na pikantne. Jest tego naprawdę bardzo dużo, ale też smaczne. Jedzenie próbowałam, jadłam niejednokrotnie. Jedynie czego nie jem, to nie jem India food, bo za tym nie przepadam, jest dużo curry. A zjem oczywiście, że zjem, ale nie przepadam zbyt mocno. No i kochani, będziemy się zbliżać już do wyjścia. To jest 1/4 tego shoppingu, które wam pokazuję. O, tutaj oczywiście jest salon robienia paznokci, manicure i pedicure. Bardzo dużo też tych stanowisk jest tutaj w tym centrum handlowym. Z każdej strony, której byście nie weszli, czy nie wyszli, to po prostu
Jest salon fryzjerski, paznokcie, masaże. To są podstawy, to są podstawy. Są oczywiście banki, są firmy telefoniczne, które chyba tutaj będziemy za chwilę mijać, zaraz wam pokażę. Kochani, jeśli podoba wam się ten spacer, koniecznie dajcie mi znać, która część jest twoim ulubioną w komentarzach. Przekonaj się, co jeszcze można odkryć w tym niesamowitym miejscu już wkrótce. Pamiętajcie, że każda ścieżka jest wartościowa i każdy krok, który stawiacie, kształtuje waszą przyszłość. To jest moje motto. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Jeżeli spodobało wam się mój spacer, subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się swoimi własnymi doświadczeniami. O właśnie, kochani, tutaj mijamy, jeszcze nie skończyłam, mijamy właśnie miejsce, nasze banki, które są bardzo popularne, Commonwealth Bank, ale też mamy ANZ, Westpac, jest ich mnóstwo, a tu jest sieć telefoniczna bardzo popularna, Vodafone, gdzie możecie sobie oczywiście załatwić telefon, jeżeli przyjeżdżacie tymczasowo. O, tak jak mówiłam, tu jest ANZ. Więc kochani, dziękuję, że obejrzeliście i dotrwaliście do końca. Pozdrawiam i do usłyszenia. Bye! A jeszcze jedno, ten red dot. Tutaj możecie się zakupić we wszystkie drobiazgi. Taki sklep po polsku, wszystko po 5 zł. Dziękuję i do usłyszenia. Bye!